W poprzednim odcinku. Ala, chciałbym na pianinie zagrać! A to, że robię to krzesłem, no to... 3, 2, 1. Heja ludzie i ludziska, z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii Amnezja Mroczny Obłęd. Czyli kolejna część gry, która mnie zaskakująco wciągnęła w swój klimatyczny i jakże sugestywny świat, w którym to zagrożenia czekają na każdym kroku. Różnorakie zjawiska paranormalne. Różnorakie tutaj rzeczy, które sprawiają, że nasz bohater traci powoli swoją poczytalność. No i cóż, dostałem generalnie tipa, że wystarczy tutaj generalnie dobrze zarządzać oliwą, a wtedy już nie powinienem mieć tutaj jakichkolwiek problemów. Galman... chemikalia... A, dobra, musimy znaleźć specjalne naczynie. No i cóż, ostatnio postanowiłem się generalnie wczuć nieco bardziej w rozgrywkę, więc no... staram się być nieco ciszej, więc no cóż, no niestety nie wpłynęło to pozytywnie na odcinek, gdyż uważam, no, że jednak trochę dość mocno przymulałem i kolejne krzesiło. Także, no cóż, może się wczuwajmy, ale jednakże bez przesady, no ludzie i ludziska, no. Klimat to jedno, ale dynamika odcinka to drugie. Jezus Maria, ile ty... Jezus Maria, 13 krzesiw. Dobra, cyk, cyk, cyk. A tak w ogóle to ja się tak teraz trochę zastanawiam. Dlaczego ja się cieszę, kiedy mam nagrywać tą grę i... Aury Pigment. Interesujące. Mamy czwarty przedmiot naszego tutaj... Czwarty składnik właśnie naszej tutaj... naszej mieszanki takiej, którą mamy tutaj zrobić. No i co? I co? Mamy gdzieś iść, Danielu? Gdzie się mamy dostać? Powiedz to mi. Mamy chyba znaleźć ten specjalny stół alchemiczny. W ogóle... Notatki, notatki, notatki. Notatki są chyba... Boże, gdzie są notatki? Można otrzymać silny kwas. A gdzie ja... A, dobra. Pod J mam to wszystko. Notatki. List Daniela. Kontrakt... Nie. Pamiętniki. Nie. Zadania. Mieszając cztery konkretne związki... Czekajcie, bo no właśnie. Notatki, notatki. Piwniczki winnej. Przeniesienie chemikaliów. Eksperyment się nie powiódł. Właśnie, bo dostałem informację, że powinienem właśnie czytać te notatki. I w ogóle, no... mogło mi to strasznie pomóc. Właśnie w przechodzeniu tej gry. Więc no cóż, wypadałoby skorzystać z wszelakich tipów, jakie tutaj oferujecie mi i... Dobra, poszukajmy, gdzie to wszystko może być. Nie, dobra, 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 dobra. Piwniczka winna, piwniczka winna. Chyba, że ja jestem właśnie w piwniczce winnej. Także trzeba by było teraz... poszukać... właśnie tego stołu alchemicznego. Który to by mi umożliwił właśnie... ludzie i ludziska... wykonanie tej mikstury. No i szybciej, szybciej. Wow, 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 wow. Ała, 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 ała. To jest chyba delikatna sugestia, że tam już nie mogę iść. Tak, dobrze mówię? Nie no, tam też nie mogę. Ej, Jezu, ale... Słój chemiczny mam, okej. Tylko gdzie jest jakiś statyw alchemiczny albo coś w tym guście? Tak się trochę zastanawiam nad tym. Dobra, co tam jest? Jeśli będzie mi dane zobaczyć? Chyba nie będzie mi dane. A, chyba stąd przyszedłem w ogóle. Także tego. A czekajcie, a może powinienem zrobić takie coś, że tak. Idziemy w prawo. No, laboratorium. Usiadł nieopodal cytadeli z Kazbach, łapczywie wyciągając powietrze. Pot lał mu się z czoła prosto na piach. Okej. Kolejny jakże creepy fragment. No dobra, to teraz szukamy... stołu alchemicznego. Stołu laboratoryjnego. Stołu, który by mi pomógł tutaj... przyrządzeniu mikstury. I chyba jesteśmy. Także cyk. Galman, dajemy tutaj. Woda królewska, dajemy tutaj. Kupry, dajemy i... Aury Pigment! What the fuck? I słój chemiczny. Także, no cóż, chyba musisz najpierw włączyć piece. O Jezu! A jak mam te piece niby włączyć? A to jest pytanie tutaj. Godne tutaj filozofów.
No świetnie, jeszcze się schody zawaliły. No naprawdę, dzięki! Ale chyba mam wrażenie, że... To było otwarte, czy nie? Whatever. Nie wiem. Jestem głupcem. Dzięki niektórym przedmiotom może zostać się w trudno dostępne miejsca. Jej! Naprawdę, dzięki, gro! Dzięki za tego tipa. Naprawdę, tak bardzo mi się on przyda. Jezu! Ej! W sumie to zrobiliśmy sobie w ten sposób takie trochę prowizoryczne schody. Nice! Dobra, to teraz pytanie. Gdzie jest piec? Piec. Gdzie może być piec? Prawdopodobnie obstawiam, że... Z powrotem na górę. No, fajnie. Tylko ja się teraz zastanawiam w ogóle... A, dobra, z oliwą jeszcze w miarę okej, także... Może na razie zapalmy tak z dwie tutaj pochodnie. Żeby mieć tutaj trochę światła. Da się to... Nie, nie da się otworzyć niestety. A może stety? Coś tutaj? Nie. A czekajcie. Czy chodzi o ten piec? Czy może niekoniecznie? A czekajcie, sprawdzałem te szuflady? Czy może niekoniecznie? Dobra, chyba nie. Albo sprawdzałem. Ej, wait a second. Pewnego dnia powrócę. Moja kochana, gdyby nie ty, już dawno bym się poddał, czyniąc straszliwe rzeczy. Chyba to czytałem już, takie mam nieodparte wrażenie. Także tego. Piece. Kurczę, no gdzie mogą być piece? Ja pierdziel. Receka, może byś tak ruszył dupsko i byś w końcu poszedł i spadał tutaj całą sprawę? No dobrze. Już. Pędzę! Nawet mi nie mówcie, że o to chodziło. Jezus, serio o to chodziło? O Jezu! Ale mam raka! Ale mam raka! O Jezu, co to jest? Jest! Swój z kwasem! O Boże, ale rak! Ja pierdzielę! Ale jestem deklem! Nie! Jezus Maria! To ja tutaj łażę, błądzę! A tu tymczasem się okazuje, że... Rozwiązanie było znacznie prostsze. Chryste, panie! Dobra, no to najwyżej... Stracimy trochę czasu i... O fuck! Jezus, stary, weź się uspokój! Hyc! Dobra, no to idziemy. Otworzyć sobie... wejście. Witam? No to tak. O, tu jest kursor z kwasem i... rozpuszczamy. Coś zadania. Nie ma żadnych zadań. Naszym jedynym zadaniem jest obecnie przejście dalej. Do rafinerii. Gotowe, powiedzieli robotnicy. Grobowiec został odkopany. Bez zemdy brygadziska uśmiechnął się szeroko. Tin Hinan czeka na nas. No, to, że czeka, to jedno. A drugie to, żeby mi się przydała jakaś oliwa. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight. And make sure not to stray. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu są wrogowie. Kucnij lewy kontrol w cieniu, aby naprawdę ciężko będzie cię zauważyć. Jej. What? What the fuck? Co to było? Oj, chyba się zaczyna ten gęsty klimat. Dobra. Ale kibul głowy, to jeszcze luzik. Oj. Już się robi srogo. No ale nie powiem. Poczułem ciary. Już tutaj zaczynają się te pierwsze straszaki. Dobra. To jest najwyższa pora, by zacząć zamykać drzwi za sobą, bo już jednak gra nam nie daje takiego komfortu i... Oliwa! Dobra, dolewamy. Jaj!
Dobra, no to teraz szukamy jeszcze innych rzeczy. Pokroju na przykład, nie wiem, krzesiw, bo te jednak też się przydają i... Laudanu? O, Landanu mi... What the f... Spadaj! E? Jezu, jak mnie zaczynają stresować! 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Aha, okej. To by wiele wyjaśniało. A w sumie to my aby nie mieliśmy tutaj iść? Dobra, zamykamy, zamykamy. Dobra, Daniel. By się przydało na przykład, nie wiem. Tutaj świeczuszkę, postać tu chwilę. Jakie piękne światełko, jakie śliczne tutaj. A to wszystko po to, żebyś tam Danielu odzyskał świadomość. Bo chyba zaraz ci pęknie, a ręce się trzęsą. No to poczekajmy tu chwilę, popatrzmy się. Swoją drogą ciekawe, czy ta świeca się wypala, czy to jest realistyczna gra. Nie no, może nie jest taka realistyczna, gdyż no nie widać nóg naszemu głównemu protagoniście i... Dobra, krzesło. Ops! Albo nie wiecie co, mam lepszy pomysł. Bo te drzwi otwierają się w którą stronę? Aha, dobra, fajnie. To mogę się takimi drzwiami co najwyżej podetrzeć. Takim zblokowaniem ich w sensie. Okej, okay, mamy tutaj dwie drogi. Krzesiło! No, zbierz to, Daniel, zbierz to. Dobrze, elegancko. Dobra, no to lecimy w tę stronę i barykadujemy. Chociaż w sumie nie wiem, co mi taka barykada da, tak naprawdę. I wow. No takie chodzenie po ciemnościach to jednak może nie być taki na dłuższą metę dobry pomysł i... Jakieś coś, cokolwiek! A nie, 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 dobra, widzę. Wszystko bardzo ładnie się tutaj zgadza. Cyk. Coś tutaj, krzesiwo, oliwa, cokolwiek. Nie ukrywam, że mi się... Zostań w świetle i spróbuj dokonać jakichś postępów! To fuk! Poziom twojej czytelności jest bardzo niski. Dobra, światło! Poczytalność... kropka. O Jezu, a Laudanum? Przyspiesza gojenie ran, aha. Dobra. Wszystko jasne. Dobra, kurde no! Ten problem tutaj z tym całym światem, że trzeba pozostać cały czas w oświetleniu. O Jezu, ale to będzie złe. To może po to mam tyle krzesiw, żeby sobie oświetlać tutaj drogę regularnie. Dobra, notatka. 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Ah,
Okej. To mi w sumie wiele nie wyjaśnia, ale w sumie zawsze jakaś dodatkowa notatka tutaj jest. Dobra. Danielu, już się czujesz trochę lepiej? Czy jeszcze będziesz nam świrował tutaj? Wiesz co, nie wiem, może napij się wina albo coś? Przecież zobacz, ile tego jest tutaj. Chociaż w sumie Kilgo wie, czy to jest wino, czy może coś innego. Jakiś eksplor tutaj, może? Popraktykujmy. Dobra, już? Wszystko ok? No to tak, powiem Danielu. Lampa w dłoń i idziemy! Dobra, zamykamy za sobą dla bezpieczeństwa. Oczywiście kończyny muszą... Ej, serio? Czy może tutaj tak miało być? A może... Opa! Ała. Trochę to bolało z tymi drzwiami. Ej, wait a second! Co jest? Co jest? Co jest? What the fuck is going on? Dobra, nie. Mam nieodparte wrażenie, że tak jakby trochę się zgubiłem. No bo co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy, ludzie i ludziska? Mamy tak to. Tutaj był w okolicy potwór. Poszedłem potem tutaj tymi drzwiami. Tak? Tak. Poszedłem tak. Zdecydowanie. Krzesiwo! 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 Dobrze. Dobra robota, Danielu. Eksplor to... O! Kolejne krzesiwo! Chodź. Przecież mogę zrobić tak. Jezu. Że też nie pomyślałem. Dobra, coś tutaj? Cokolwiek? Nie. Jeszcze poszukajmy trochę dla pewności i... Nic. Dobra, no to po przebadaniu tego pomieszczenia poszedłem tutaj. I tu była notatka. I w sumie tak naprawdę nic tutaj więcej nie ma szczególnego. Następnie udałem się w to miejsce, gdzie próbowałem zablokować drzwi krzesłem. Jednakże było to... Ej, tutaj są! Drzwi są zablokowane z drugiej strony. Znajdź inną drogę. Inną drogę, powiadacie. Chociaż trochę niepokoi mnie ten krzyk. Ten niewinny mały krzyk. Tutaj jakieś niewinne istoty. Dobra, no to jak mamy znaleźć tą inną drogę? Chyba trzeba byłoby wyjść tutaj. I teraz się zaczyna błądzenie, odcinek 472. Nie wiem, ja bym sugerował coś tutaj na przykład podziałać. Albo też ewentualnie coś... Ile mamy... O, fuck, fuck! Nienawidzę tej kończącej się wiecznie oliwy. Dobra, nie wiem, coś tutaj? Nie, tutaj się nic nie da ruszyć. Tak kompletnie nic. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze to ogarniemy. Damy radę, spokojnie, będzie dobrze. Ludzie i ludziska. Pod warunkiem, że nie będę błądził jak głupi. Przez 5000 odcinków. Jezu, ale to będzie długa seria, bez kitu. Dobra, szybko, gdzieś jakieś światło, cokolwiek. Bo nam Daniel zaczyna znowu świrować. Dobra, jest światełko. Taki swego rodzaju checkpoint, a... Mogę to pociągnąć? A! Nie, chyba nie mogę. Chociaż nie ukrywam, że fajnie by było to zawalić. Kuła ci chyba zaraz pęknie. Ta. Drzwi są zablokowane z drugiej strony. Dzięki, gro. Naprawdę. No i właśnie mi się skończyła oliwa. Dzięki, gro! A czekajcie, coś tutaj? Nie. Jezu, to co ja mam tutaj zrobić? I to będzie podstawowe pytanie w każdym odcinku z tej serii. Co ja mam zrobić? Podpowiedź, please! Dobra, zapalmy tą świeczkę tutaj. Nie wiem, jakieś notatki albo coś? Notatki. I z Daniela do samego siebie, mieliśmy eksperyment, ostatnie słowa Wilhelma. Nie. Pamiętniki. Dziennik Daniela, powrót. Nie wiem, czy... Już moment, nad miesiąc, mój... Czy ta kula w ogóle istniała? Czuję, że powinienem był wczoraj zmierzyć się... Nie, chyba notatki mi bardziej tutaj pomogą. Ostatnie słowa Wilhelma. Z rodu Gerisie, co?
Mhm. W piwniczce zamknął nas, list Daniela do samego siebie. Zabij Aleksandra, wczesny miejscowy folklor. Pojawiają się wspólne elementy, korzenie tej historii świecie. Baron z Rarą. Tak naprawdę Ministry to nie mówi kompletnie. Skończyła się Olivia. No tak, zapomniałem. Dzięki Gros za przypomnienie. To chociaż tutaj zapalmy cokolwiek. Nie, może w tych beczkach coś. Jezu! Nie, chyba będę musiał jakoś to przejść na tubie. Na YouTubie w sensie. I zobaczyć, co tutaj powinienem zrobić. Bo chyba tak będzie wyglądał mój let's play, że ja będę najpierw oglądał sobie to, co mnie czeka, a potem... Ale Rocku, wtedy się nie będziesz bał, bo będziesz wiedział, gdzie cię czekają jumpscary. A może się powinienem wrócić? Nie no, w sumie to też jest pomysł. Ani drgnie. Aha, dobra, fajnie. A może coś tutaj mam ruszyć? Nie. I znowu nam tutaj obraz świruje. Oh my god. Myślałem, że to będzie łatwa gra. Myślałem, że to będzie łatwe, przyjemne. Że będzie fajnie w ogóle, że będzie strasznie. Nie no, jak będzie strasznie, to nie będzie fajnie. No to albo będzie fajnie, albo będzie strasznie. No zdecydujmy się. Na jedną teorię. Nie, może coś tutaj pominąłem. O, come on. Jezu, 5 krzesiw. Dobra, 4 mam krzesiwa. I nic mi tutaj to nie pomaga. Nie wiem, tu nie mogę tego wziąć, tu nie mogę tamtego wziąć. Tutaj nic. A dobra, fajnie, coś w tym pomieszczeniu konkretnym śmierdziało. Jezus! Ja już naprawdę nie mam pomysłów. Nie, może to szparę coś tutaj? Nie no, raczej by na to twórcy nie wpadli, także... To nie jest droga. Wow! Wow, 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 wow! He? Fuck my life! Nie dość, że nie mam pomysłów, to jeszcze mnie tutaj stresują! Wow, 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 wow! Noż ty, kurde! Coś mi mówi, że to nie jest gra dla idiotów. O, o, o! Jest oliwa! O Jezu! Tyle oliwy! Tyle wygrać! Ja pierdzielę! Dobra, chyba wiem, co trzeba tutaj zrobić. Tylko bym potrzebował najpierw zrobić coś na zasadzie przesunięcia jakichś skrzynek, żeby odblokować właśnie to. Cyk, cyk. Coś blokuje krążek. No tak, oczywiście. Także moja teoria się potwierdza tutaj. Okej, mamy skrzynki. Także ciach, 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 ciach. Jedna skrzyneczka dla Recusia. Druga skrzyneczka dla Recusia. O, dobra, w sumie to mogą spadać nawet. Cyk, 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 cyk. Tylko byleby... Byleby tak nie spadały tak fest. O, okej. I... No, wyjdź, wyjdź. Dobrze. Także, no cóż. Kręcimy, 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 kręcimy. No i co? A, o dobra, otworzyło się tutaj coś nam. A, właśnie. O, i te drzwi są też przy okazji otwarte, co mnie jak najbardziej cieszy, więc zamknijmy je dla bezpieczeństwa i... No to hop! Ała! Dobra, mocno krwawisz. Dobra, także wypadało laudanum jakieś zaaplikować sobie. Cień atakuje! Piwniczne archiwum. Okej, otoczyła go ciemność, a zimne wody Atlantyku zatknęły się nad nim. Nie wiedział, co się dzieje. What the fuck? Co się dzieje? Czemu nagle wszędzie jest woda? What the fuck? O Jezu, nie! I obstawiam, że to będzie mnie...
Że to będzie mnie raniło, kiedy tylko wejdę do wody i się zbliżę do tego? Tak? Dobrze mówię? O Jezu, ale to będzie złe. Już czuję, to będzie paskudne wręcz. Dobra, ludzie i ludziska. Myślę, że to chyba na tyle w tym odcinku, także... Potwora wodnego sobie zostawimy na później. Na... myślę tak na za tydzień. Także cóż, dziękuję wam serdecznie za uwagę. To była Amnezja Mroczny Obłęd. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!